Dzień dobry. Mam na imię Milena, mam 28 lat. Już niedługo wychodzę za mąż. Do ślubu pozostało już kilka miesięcy. Dalej nie mam sukni, ale no mam nadzieję, że ją jak najszybciej znajdę, że to będzie ta jedyna, jak już ją przymierzę i że pozostanie tylko ją kupić. Zgłosiłam się do programu, ponieważ Iza się na tym zna. Więc jak ja nigdy wcześniej nie przymierzałam sukni, no to kto lepiej mi doradzi, jak nie ona? Ja jestem Milena, byłyśmy umówione. Super, bardzo miło, świetnie. Pani Olu, zabierze pani kurteczkę? O, kurteczkę, torebeczkę od pani od razu przyjmiemy. A ja panią zaproszę ze sobą, porozmawiam trochę o tej sukni, dobrze? Super. Chodźmy. Milena wchodzi w żółtej sukience, więc czuć powiew tej wiosny z uśmiechem na ustach, czyli jest dobra energia i myślę, że to będzie dobry dzień. Mileno, zapraszam, to siadaj tutaj sobie i opowiadaj, kiedy ten ślub? 7 sierpnia. Ojeju, to czasu mamy? Mało. Bardzo mało. Rozumiem, że tak czekałaś z tą decyzją przez pandemię jak najdłużej, bo nie wiedziałaś, co się wydarzy. Zgadza się. I dalej nie wiesz, I co dalej się nie wydarzy. Wiem. No, ale już suknię trzeba, musisz mieć. Tak. Trzeba działać. Ostatecznie, czy wesele będzie na 5 osób, czy na 150? Suknię trzeba mieć. Zgadza się. No dobrze, powiedz mi w takim razie, jakie ty masz wyobrażenia, jakie masz marzenia związane z tą suknią? Chciałam, żeby była na cieniutkich ramionczkach. Mm-hmm. Będzie lato, będzie gorąco, mm-hmm. Mam nadzieję, że ten ślub się odbędzie. Mm-hmm. Ale jak już się odbędzie, no to żeby była taka tu odkryta dość, a znowu dół, żeby był taki luźny, puszczony, żeby biodra zakrył. Coś w tym stylu. Żeby nie była jakaś taka bardzo zdobiona. Oczywiście mm-hmm. może być tam, może się błyszczeć, może mieć jakieś tam zdobienie, jakieś kryształki, ale bez przesady. Bez przesady. Dobrze, a czy na przykład przesada to są dla ciebie ozdoby, które są w kolorze srebrnym, które są bardziej widoczne, a okej, są ozdoby takie białe i przeźroczyste, które tylko delikatnie odbijają światło? Czy możesz te srebrne spróbować, tylko nie wiesz, czy ci się spodobają? Mogę spróbować, ale nie wiem, czy mi się spodobają, ale też nie wiem, czy by się narzeczonemu spodobały, bo on raczej, mhm. jak rozmawialiśmy, to jemu się bardziej podobają takie suknie w ogóle z gładkiego materiału. O proszę! Tak. Okej, okay. A tobie się podobają suknie z gładkiego materiału? Nie do końca. Znaczy też, ale... A narzeczony ci się podoba? Tak, jest super. Ale on powiedział na przykład, że jeżeli widzi, jak widzi suknię ślubną z koronkami, mhm. to jemu się kojarzy to z oknem. Z firanką. To ja powiedziałam, że chyba będę najbardziej przystrojonym oknem. Widocznie. Albo zawsze będzie mógł uciec. Przez okno. Zawsze. Wyjścia awaryjne będzie. No dobrze, a powiedz mi, jak on zareagował na to, że przychodzisz do mnie wybrać suknię ślubną? Nie powiedziałam mu. Czego? Tajemnica. To jest tak, że bym chciała, żeby chociaż jakiś element był dla niego zaskoczeniem. No bo planujemy ślub razem, wybieramy, wiadomo, jakieś dekoracje, jakieś piosenki chociażby. Także wszystko będziemy mieli spójne, ustalone, no więc chociaż jedna rzecz niech go zaskoczy, to jak ja będę wyglądać. No dobra, Milena, to co? Przebieramy się? Pewnie. No to ja cię zapraszam do przymierzalni, a ja dla ciebie coś przygotuję. Chodź. Moja pierwsza propozycja to suknia bardzo, bardzo bogata zdobiona. Sprawdzam, ile błysku jest w stanie Milena unieść. Uwaga, słaniam. O, wow. No i Milena, mamy pierwszą suknię. Wiesz, tak pomyślałam, że zaczniemy z przytupem. No to zaczęłyśmy. Chcę przetestować twoje granice, ile błysku zniesiesz. Nie no, piękna. To na pewno jest super. Śliczna, naprawdę, tylko... Nie wiem, jakby mój narzeczony na to zareagował. On skromnie, gładki materiał i ja mhm. taka choineczka. Ty chcesz go przecież zaskoczyć. No, ale żeby nie uciekł. Co ci się w niej podoba? Co do czego masz wątpliwości? Do ilości materiału na pewno mam wątpliwości, bo przecież mhm. strasznie dużo go jest. Mhm. I pewnie przeszkadzałby w tańcu, ale znaczy, na pewności nie mam, ale tak wygląda.
sytuacja jest taka, że teraz ta suknia jest przede wszystkim na ciebie zbyt długa. No, co na pewno. I też dlatego wydaje ci się, że jest niewygodna w poruszaniu, no bo tak, jak jest za długa, to wiadomo, można nadepnąć i się zahaczyć. Jeżeli chodzi o tren, to oczywiście może zostać, tylko że później tren po tej najważniejszej ceremonii jest podpinany, więc potem masz suknię, która jest równa na całym kole, więc po prostu jest w niej dosyć wygodnie. Jeżeli chodzi o ilość warstw, które są na dole, to też możemy trochę nad nimi popracować, że może być ich mniej. Teraz jesteś bez halki, jeszcze w takich sukniach też często stosuje się halkę. Natomiast tobie nie zależy na takim efekcie, żeby ona była jeszcze większa i uniesiona. Nie, chyba nie zależy, chociaż mogłaby być stąd może bardziej uniesiona z mniejszą ilością materiału, na przykład na kole. No i może ciut za dużo jednak tego błysku. Za dużo, czyli teraz spróbujemy może coś, co nie będzie miało tych srebrnych błyskotek, tylko takie subtelniejsze. Chociaż mam wrażenie, że do twojej urody, do tych ciemnych włosów wygląda super to srebro. No wygląda, ale nie wiem, czy po prostu wpasowałoby się w klimat wesela. To nie będzie eleganckie przyjęcie ślubne, bo ślub jest w parku, więc musiałabym połączyć jakoś w tej sukni i to, że jednak będę w otoczeniu roślin i to, że całe wesele będzie w pałacu. Spróbujemy teraz w takim razie z czymś subtelniejszym, ale jeszcze nie powiedziałabym, że skromnym, dobra? Nie ma sprawy. Dobrze, to za chwilę przyniosę ci kolejną propozycję. Moja druga propozycja to jeden z naszych bestsellerów. Przepiękna koronkowa suknia w takim morelowym kolorze z białymi, mocno zdobionymi aplikacjami. No dobra, Milena, kolejna suknia. Miały być cienkie ramionczka, więc coś, o czym wspominałaś. No, aż za nie mówiłam. Są dekoracje, ale tym razem te ozdoby są białe. Przepiękne. I ta góra. Powiedziałaś, że niczego się nie wstydzisz, dlatego ci, wiesz, dałam dekolt do pępka. Nie ma sprawy. Zobacz, jaka jest też piękna linia pleców. Zobacz sobie tak przez ramię. Tu mamy po prostu to wycięte, jak u baletnicy. Mamy trochę teraz tutaj za ciasno, ten model powinien być lepiej dopasowany, ale no, uwielbiam ten kształt z tyłu, który jest taki delikatny łuk. Piękne aplikacje. Wpisywałyby się akurat w ten ślub w parku. Tak. Taki motyw roślinny. I błyszczy się, także jest coś, jest połączenie. Słuchaj, jest tutaj też motyw koronki, której twój partner nie lubi, ale to jest bardzo delikatna francuska koronka, która stanowi takie tło dla tych dużych aplikacji. Myślę, że do tych dużych aplikacji on nie ma szansy się przyczepić, bo to na pewno się z firanką nie kojarzy. Więc może nawet ta delikatna koroneczka przejdzie. Jak myślisz? Myślę, że nie brałabym nawet jego zdania pod uwagę aż tak do końca. Bo jej też by było po fakcie, jak już bym ją piła, to już... No co on może? Tylko uciec. A szkoda by było. Oczywiście ciężko jest wybrać suknię, kiedy wizja pana młodego i panny młodej zupełnie się rozjeżdżają. Natomiast ja mam wrażenie, że ciężko jest przestrzelić, że w tym momencie, w tym wyjątkowym dniu, jak pan młody widzi tą swoją ukochaną w tej pięknej sukni, jeszcze taką zrobioną, w pięknym makijażu, fryzurze, to nie wierzę, że nawet jeżeli ta suknia nie spełniała jego oczekiwań, jakichś wstępnych wyobrażeń, nie ma takiej opcji, że jednak ostatecznie mu się nie spodoba. No nie ma takiej opcji. Nie ma. W ogóle zawsze im się podobają. To kiedy ten ślub? Na szczęście nie trzeba ci czarów, żeby mieć ślub jak ze snu. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz i kupisz na www.weddingdream.shop. Tu zrealizujesz każde ślubne marzenie. Nie możemy zagwarantować ci szczęścia w małżeństwie, ale gwarantujemy, że na Wedding Dream Shop znajdziesz wszystko, żeby stylowo wkroczyć w nowy etap życia. Widzę, że zdecydowanie bardziej te propozycje czujesz niż poprzednią, nie? Tak, zdecydowanie bardziej. Tam było trochę za dużo tych świecidełek, tu już jest trochę mniej. I są jednak te motywy roślinne, tak jak wspomniałam.
No, zdecydowanie ładniejsze. Wyobrażasz sobie, że mogłabyś pójść w takiej sukni do ślubu? No, mogłabym. Już nie wiem, co na to Kuba. Dla mnie bomba. Ja mam teraz taki pomysł, bo no niby nie bierzemy Kuby pod uwagę, ale jednak bierzemy. Jednak to czujemy, ten jego oddech na plecach, mimo że go nie ma. To ja bym zaproponowała Ci teraz coś, co myślę, że mogłoby się spodobać jemu, bo to będzie suknia gładka. Okay. Ale zobaczymy, czy podoba się Tobie, bo to jednak jest najważniejsze, tak? No musimy sprawdzić. Dobra, to mam dla Ciebie zupełnie znowu inną suknię, zaraz przyniosę. Moja trzecia propozycja dla Mileny to znowu nasz bestseller, ale totalnie inny od poprzedniego. Ta suknia jest bardzo, bardzo elegancka, prosta i czasem mam wrażenie niezastąpiona. Już wiem, dlaczego Kubie się podobały gładkie. Dlaczego? Są śliczne. I kokardka nawet. Zobaczona jest bardzo klasyczna, tak. Bardzo elegancka. Powiedziałabym, że ponadczasowa. Faktycznie ta suknia jest wykonana z doskonałej jakości tkaniny. Akurat tę tkaninę sama wybrałam już jakiś czas temu na targach w Paryżu, jak byłam. I to jest tkanina, która przylatuje do nas z Japonii. I faktycznie suknia z niej uszyta ma w sobie taką klasę. Ja uwielbiam te suknie i panny młode mają to do siebie, że jak ją przymierzają, to potrafią się w niej zakochać. No nie dziwię się, nie dziwię się, naprawdę jest fajny, gruby materiał, ładnie się układa, pewnie się nie gniecie aż tak jak cieńsze, więc nie trzeba się martwić. Tutaj też pięknie. Widzisz, no klasa. Jesteś oczarowana po prostu. Jestem oczarowana, to prawda. Ale ty tak naprawdę nie przypuszczałaś chyba, że nie. Tak Ci się spodoba gładka suknia. Nie, nie przypuszczałam. Nie? Ja to byłam bardziej tak w koronki, jakieś właśnie elementy, jakieś listki gdzieś naszyte, a tu gładka i oj, taka ładna. A widziałaś, że ona ma kieszenie? Kieszenie! No to jeszcze lepiej. Kieszenie są wspaniałe. Jeszcze nie wiem, co tam schowam, ale na pewno coś tam schowam, bo jednak panna młoda z torebką to nie jest dobry pomysł, a świadkowa też wszystkiego nie pomieści, a zawsze pod ręką można mieć coś, co się przyda. No dobrze, powiedz mi, o jakim budżecie myślałaś na suknię? No raczej nie jest za bardzo określony, bo ojciec panny młodej płaci za suknię. Co ja mogę? Czyli hulaj dusza, piekła nie ma. Może nie aż tak, żeby jednak nie zabić taty kwotami. Niech by się tak pojawił na tym ślubie. No ale ja jestem córeczką tatusia. Okej. Także. Czyli nie musisz się ograniczać i to nie jest taka rzecz, na którą musisz zwracać szczególną uwagę. No raczej nie. Okej, no raczej to masz nie. Bardzo komfortową sytuację. Zgadza się. Nie powiem, że nie. Także tato, mam nadzieję, że pamiętasz, bo ci wspominałam kiedyś, a ty tam kiwnąłeś głową, że tak, 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 no to... Powodzenia. Mam wrażenie, że tak naprawdę w Twojej głowie są dwie suknie, bo ta pierwsza trochę nie wpisała Ci się w ten klimat. Troszkę zaświecąca. Z tym, że te suknie są tak od siebie różne. No to prawda. A w obu tak super wyglądałaś, że przypuszczam, że podjęcie tej decyzji będzie problematyczne. Chyba będzie, a nie sądziłam, że będzie. Myślałaś, że będziesz miała pewność. Tak, myślałam, że po tamtej, jak przyjdzie gładka, no to raczej będzie jednak ta druga, a tu mamy gładką. Namieszała. Tak. No dobrze, posłuchaj, ale ty masz jeszcze troszkę czasu na podjęcie decyzji. Swoją decyzję będziesz musiała zdradzić za chwilkę moim ekspertom, którzy zajmą się twoim makijażem i włosami, ale tego czasu masz trochę, bo jeszcze zanim się z nimi spotkasz, mam dla ciebie jedną niespodziankę. Chciałabym, żebyś spotkała się z jeszcze jedną osobą, która również o ciebie zadba. Więc teraz wskakuj w swoje ubranie i chodź ze mną.
Specjalnie dla Mileny do siebie do Concept Store zaprosiłam kosmetolog, która doradzi jej, jak zadbać o cerę w tym bardzo ważnym czasie przedślubnym, żeby była ona świetlista, zdrowa i żeby świetnie trzymał się na niej ślubny makijaż. Usiądź sobie tutaj na krzesełku, Milena, i od razu poznaj Kasię, która jest ekspertem od pielęgnacji, bo przed ślubem to jest bardzo ważne, żeby oprócz tego, że wybieramy sobie makijażystę i fryzjera, to żeby przygotować swoje ciało, żeby było w najlepszej możliwej kondycji przed tymi właśnie zabiegami beauty. I musimy zadbać sobie o pielęgnację. I teraz Kasia, która jest ekspertką w tej dziedzinie, powie Ci, jak można zadbać o skórę na tydzień przed ślubem, na dzień przed ślubem i co należy zrobić również w dniu ślubu, żeby skóra wyglądała jak? Promiennie. Świeżo, żeby makijaż długo się utrzymywał. Właśnie. To zamienia się w suchy. Więc tak, zasadniczą rzeczą, o której musisz pamiętać, to to, żeby odpowiednio przygotować skórę. Bo jeżeli skóra będzie dobrze przygotowana, makijaż będzie długo wyglądał świeżo i promieniście. I tutaj generalnie planujemy sobie pielęgnację w ten sposób. Na około tydzień przed ślubem dobrze jest w domu zrobić sobie delikatny peeling. Najlepiej do tego typu sytuacji sprawdzają się peelingi enzymatyczne, ponieważ one są bardzo delikatne, trawią tylko zewnętrzne, zdrowotniałe warstwy naskórka, więc nie musisz się tutaj martwić, że peeling Cię podrażni, czy że będziesz zaczerwieniona. Czyli on jest bardzo delikatny, to nie jest taki peeling, tak, który nam się kojarzy z cukrowym, solnym, które mamy do ciała? Nie, absolutnie. Czyli to ma po prostu maleńkie drobinki? Tak, to jest bardzo delikatny peeling i on tylko działa po powierzchni naskórka, więc tutaj nic nam się nie wydarzy. Mamy taki bardzo fajny peeling, to jest marka Cellfusion C i on jest właśnie w proszku. On jest bardzo fajny, ponieważ możesz sobie dozować tak naprawdę tyle, ile chcesz tego produktu. Może Iza, ja pokażę Tobie najpierw. I to jest taki, daj rączkę też. Jak to użyć w proszku? To jest taki właśnie bardzo fajny proszek, który łączymy sobie z wodą. Jak połączysz sobie go z wodą, do wytworzenia takiej piany, może ja Wam też dziewczyny pokażę, będzie łatwiej. Dobra. O, bierzemy sobie na dłoń. Ciekawe, czy to jakoś nie pachnie, co? To akurat? Nie, on jest raczej bezzapachowy. I musimy go sobie tak troszkę wymiętosić na dłoniach. Pianka się zrobiła. Tak, i wtedy powstaje nam taka bardzo fajna pianka, którą tak naprawdę peelingujesz sobie buzię. Nakładasz sobie na skórę, masujesz kilka minut. I bardzo ważna rzecz tutaj, żeby enzymy mogły działać, skóra musi być cały czas wilgotna. No dobra, moja droga, Jezus Maria, ale ile tego powinno? Odrobinkę. Tak jak wystarczy w zupełności na pierwszy raz, żebyś sobie sprawdziła, jak ten produkt... A może zakryjemy Cię troszkę? Tak, chyba tak. Tutaj się nie pobrudziła nam. Cyk, pięknie. Dobra, trzymaj się. Ja może podam o tą miseczkę. Ile tej wody? Odrobinkę. Tyle? I już sobie możesz tak pomasować. I co, robi Ci się pianka? Tak. Nie bomba. Te kuleczki, one właśnie z tą wodą ładnie nam się tutaj rozpuszczą. Tak, troszkę już więcej wody. Już ich prawie nie czuć. Odrobinkę dołożymy wody. O. I co? Na buziaka. I masujemy buzię, dokładnie. To ile czasu? Około 4-5 minut. Ale powiedz, czujesz pod dłońmi jeszcze te granulki? Nie, one się właśnie rozpuściły. Tak. Ten peeling jest fajny, ponieważ można go sobie zrobić w wannie, w momencie relaksu. To prawda, sobie siedzisz, ciach, tak. I tutaj mamy pięknie odświeżoną skórę, złuszczone, zrogowaciałe na skórek. Co ważne, enzymy powodują to, że te wszystkie inne produkty, które będzie sobie przed ślubem nakładała, one będą się lepiej wchłaniały, więc wszystko będzie głębiej penetrować w skórę, będzie lepszy efekt, więc tutaj ten peeling, na około tydzień robimy pierwszy taki peeling w domu. W momencie, kiedy zrobisz ten peeling, bardzo ważną rzeczą jest, żeby go dokładnie usunąć ze skóry, żeby pamiętać o tych strefach tutaj właśnie przy włosach, bo często panie zapominają, bo on się troszkę tu osadza i potem może faktycznie zrobić się delikatne podrażnienie. Czyli co, po prostu woda? Wodą zmywamy. Po peelingu nakładamy krem nawilżający, nie zapominając też o okolice oczu, żeby była wypielęgnowana i to jest na tyle. To ja zabiorę już od Ciebie ten ręczniczek, dziękuję. Kolejna rzecz, co po peelingu? Kolejnym produktem, w który warto zaopatrzyć się przed ślubem, jest serum w postaci ampułek. Tutaj mamy jednego z moich ulubieńców, to jest marka Jarmin de Cappuccini. Osobiście całkiem niedawno odkryłam ten produkt i bardzo się z nim polubiłam. To są ampułki. Stosujesz? Tak, stosuję. Skóra mnie przekonuje, dawaj go.
To są ampułki, szklane ampułeczki, które nakładamy sobie na skórę. I tutaj zasada jest taka, w zależności od typu skóry, jaką pani młoda posiada, nakładamy te ampułki albo przed kremem, albo pod kremie. Dlaczego? Po kremie. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że są to ampułki napinające skórę i energetyzujące skórę. Czyli jaka skóra stosuje przed kremem, a jaka skóra po kremie? Przed kremem nakładamy te ampułki, na przykład w przypadku skór tłustych, które nie potrzebują takiego bardzo intensywnego nawilżenia skóry, więc aplikujemy sobie samą ampułkę na czystą skórę, jeżeli skóra jest sucha. O, zdecydowanie moja. Tak, to żebyś nie czuła takiego bardzo mocnego spięcia, które może być niekomfortowe, nakładamy sobie najpierw krem i po wchłonięciu nakładamy tą ampułkę. Ampułka jest świetna, ponieważ ona zawiera kwas hialuronowy, więc jeszcze bardzo fajnie Cię nawilży. Dodatkowo tutaj mamy taki świetny roślinny biopolimer, który tworzy na skórze takie bardzo fajne rusztowanie, więc tutaj mamy takie świetne napięcie buzi. Brzmi solidnie, jak małżeństwo. Do tego jeszcze są tutaj takie substancje roślinne z cynamonu i z imbiru, więc jest ta energetyzacja skóry. A pachnie cynamonkiem? Nie pachnie niestety. O, ja też miałam nadzieję. Ale świetnie działa, ponieważ energetyzuje, więc ta buzia będzie taka promienista, a co ważne, jeżeli są rozszerzone pory, które chcemy potem zakamuflować, on bardzo ładnie ściąga i wygładza skórę. No to bomba. Więc tak, po około 15 minutach od aplikacji już osiągamy ten fajny efekt wygładzenia skóry. Czy taką ampułkę stosuje się przez tam, załóżmy, ten tydzień codziennie? Tak, możesz sobie zrobić taką kurację. Tu jest 5 ampułek, więc biorąc pod uwagę, że jeżeli ślub jest standardowo w sobotę, w weekend robimy sobie właśnie peeling enzymatyczny, a od poniedziałku zaczynasz sobie codziennie jedną ampułeczkę aplikować. Fajnie jest ją nałożyć na dzień, no bo wtedy też korzystasz z tego jej potencjału w ciągu dnia. Ampułka jest szklana, bardzo proste jest otwieranie tej ampułki, bo tutaj mamy to szkiełko troszeczkę przetarte, taki kapturek, więc po prostu wystarczy ją tak złapać. O, i ona się nie. Człowiek się nie pokaleczy. Nie pokaleczy się, nie ma takiej możliwości. Nie ma obaw, i po prostu wydobywamy sobie ampułkę w dłoń. To troszkę jej pomożemy. I to jest taka porcja co? Na całą twarz i na szyję? Zależy od buzi, zasadniczo twarz i szyja, podbródek wystarczy w zupełności. No sporo możesz tego sobie, jest. Tak, to może ja drugą ręką. Możesz sobie tak nałożyć. I staraj się, żebyś nakładała tą ampułkę od dolnych partii twarzy, żeby właśnie tak ją fajnie wyciągnąć. Wcierać ku górze. Jeżeli jest dziewczyna młoda i nie potrzebuje liftingu, no, tak jak tutaj mamy, to korzystamy z tego efektu energetyzacji, bo naprawdę pięknie jest rozpromieniona po tej ampułce skóra. I przede wszystkim ta ampułka też nałożona nie tylko przed ślubem, w jakichś takich wydarzeniach typu impreza, rozmowa o pracy czy cokolwiek, ona też będzie powodowała, że makijaż będzie się lepiej trzymał, dłużej będzie się utrzymywał, więc ona daje nam taką też fajną bazę do stworzenia dobrego makijażu, żeby on był promienisty. Najpierw peeling zaczynamy od przygotowania skóry. Dokładnie. Potem 5 dni z rzędu robimy serum. Dokładnie. I potem dzień przed ślubem powtarzamy peeling enzymatyczny. To jest bardzo ważne, ponieważ żeby znowu tą skórę fajnie przygotować, bo następnego dnia będziesz miała makijaż, więc jeszcze delikatnie sobie wieczorem w domu robisz ten peeling, tak jak robiłyśmy to chwilkę wcześniej. I co po peelingu? Krem nawilżający, idziemy spać. I do spania. Tak. Czyli to nie jest trudne. Jest. Czyli peeling, serum, peeling. Dokładnie. I potem ślub. Jest ten najważniejszy dzień i tutaj mamy coś, co spotęguje te nasze wszystkie działania. O, lubię to, już to kiedyś pokazywałam u siebie, ale kocham tę maskę, Boże. Tak, ona maska robi. Bioxidea to jest świetna maska, ponieważ ona naprawdę... Wszyscy ją polecają. Wszyscy ją polecają, wszyscy ją kochają, bo naprawdę daje nam świetny efekt. To jest taka biocelulozowa maska, ona jest nasączona... Czyli taki przezroczysty płat. Taki płat, taki, który jest... Taki gumożelek, nie? Gumożelek, tak, tak. On jest nasączony substancjami aktywnymi, tylko że tutaj jest ta bioksida, którą tutaj mamy, to jest bioceluloza. I są jeszcze w ofercie takie żelowe, które się rozpuszczają w wannie maski, ale to są już inne. Znowu coś do wanny. Tak, to jest coś ale, innego. O tamtej to nie słyszałam, ale tą stosowałam i ona jest naprawdę super. Ona jest świetna, jest nasączona, tu jest bardzo dużo ekstraktów bardzo roślinnych. Ona jest tak nasączona w ogóle, tak, że to kapie. Więc tak, ja zawsze tak robię, że już jak wyjmę tą maskę i sobie tu ułożę, to wszystko, co tam jeszcze zostanie w tym opakowaniu,
to jest dobro, tak. Więc to leci na szyję, na dekolt. Na dłonie, na dekolt, punkt. Dokładnie. Łokcie, ja, ramiona, ja pół ciała tym zmaruję. Ja zawsze robię tak, że zanim ją nałożę na skórę, tak sobie ją właśnie miętoszę jak teraz, żeby w tą biocelulozę wsiąkło najwięcej tych składników aktywnych, wtedy aż tak dużo nam w tej saszetce nie zostanie. Nakładamy tą maskę, pięknie nawilża skórę i znowu jest to rozświetlenie, bo tutaj jest ekstrakt z tarczycy bajkalskiej. To jest taka roślinka, która ładnie rozjaśnia, ujednolica koloryt skóry. Bardzo dobra jest na ewentualne też ta maska podrażnienia. Denerwujesz się, masz stres, ta skóra też będzie reagowała. Jeżeli jest jakieś podrażnienie, no to ta maska tutaj też świetnie nam to ukoi. I ważne jest to, żeby tą maskę nałożyć sobie rano. Jak się obudzisz, zaczynasz się szykować, myjesz buzię, nakładasz, ponieważ ona takie pełne spektrum osiąga po około 5 godzinach. Więc w momencie, kiedy sobie tam to fajnie rozplanujemy, jak już masz makijaż, to ona też nam pomoże, żeby ten makijaż dłużej świeżo i promieniście wyglądał. Szykujemy ją do ślubu, niech wygląda najpiękniej, jak dokładnie, tylko można, dobra? Najważniejszy dzień. Ale co, ty jej nałożysz, czy sama sobie Milena do lusterka to zrobi? Myślę, że najlepiej byłoby, gdyby spróbowała sama, bo wtedy tutaj ta maska też ma takie błonki, które należy zdjąć, więc fajnie, żebyśmy sobie to zobaczyły. O, i tutaj spójrz, masz taką... Tylko może ją sobie wyciągnij tak, żebyś... Widzisz, ile jest tej esencji w środku? Widzę. Bardzo no. dużo jest. Wow. Więc biorąc pod uwagę, że jesteś w sukience... słabo z tym odkrywaniem, no może na dłonie. Dobra. To może z powrotem ręcznik. Już ci daję. Dobra, więc tak, wyciągamy tą maskę. Ona ma tutaj takie piękne dziurki, więc ona nam podpowiada, jak ją mamy nałożyć. Na co ja bym jej w ogóle nie ściągała przed ślubem. Mógłby uciec, jakby mnie tak piłowo zobaczył. Co ty za bardzo spójrz, ciekawe. Tutaj, żebyś się nie ubrała w całą maskę, ona ma takie błonki zabezpieczające, żeby nam było łatwo ją nałożyć. Ja w domu mam taki patent, że to również sobie nakładam na ciało, wcieram sobie tą... roboczą wersję tej maski. Bo tam też jest po prostu masa produktu. Tak, to jest wszystko nasączone. I teraz jedną zdjęłyśmy, druga została i tą milutką częścią nakładasz sobie na buzię. Możesz sobie w lustro spojrzeć, żeby trafić. Mm-hmm. O, widzisz, fajnie masz ją teraz. Okay, to wyżej. Tak. I teraz, żeby ci było łatwo ją przycisnąć do skóry, tutaj ściągamy jeszcze tą zewnętrzną warstwę. Bo ona jest tak, jak ci mówiłam, takim pomarzelkiem. Tak, tak. O, widzisz? I teraz. Ona jest taka cieniusieńka, miękka. Cieniusieńka, ona jest jak druga skóra. Tak. I ważne jest, żeby ją sobie bardzo dokładnie rozprowadzić, żeby nie został nam żaden bąbelek powietrza, bo będzie ta maska nie przylegała w tym miejscu. I tutaj sobie to fajnie rozkładamy. No dobrze, wy tutaj ładnie ułóżcie tą maseczkę. Ja, Mileno, tobie tylko mogę jeszcze powiedzieć, że na wypadek jakbyś o czymś zapomniała, o czym tutaj mówimy, to akurat Topestik ma taką super usługę, że prowadzone są na bieżąco cały czas konsultacje online z kosmetologami. Dokładnie. Więc jeżeli coś ci wypadnie z głowy, o czymś zapomnisz... Ona pewno wypadnie. Czekaj, Kasia była przekonująca, może zapamiętać, ale jeżeli coś takiego by się wydarzyło, to sobie wchodzisz na ich stronę internetową i tam zawsze jest ktoś, kto odpowie na twoje pytanie, wpisujesz, mówisz, że jesteś przyszłą panną młodą, że potrzebujesz pielęgnacji na dzień i po prostu oni wszystko dokładnie tłumaczą. Co było po tym peelingu? Dokładnie. Dokładnie, jeżeli jakieś wątpliwości, to zawsze dziewczyny no, to są dostępne. A teraz Milena wpadnie w ręce moich ekspertów od make-upu i fryzury. Wielki finał. Zobaczmy, jak prezentuje się Milena.
Mileno, zapraszam! Wow! Ja w życiu siebie nie poznała. Kompletnie inna osoba. Ale śliczny. Wow. Czy Kuba cię pozna w takiej wersji? No właśnie, chyba nie. Może po gładkiej sukni? No chyba tak, chyba po gładkiej sukni. No nie spodziewałam się takiej metamorfozy. Ale piękny makijaż. Mogę podejść? Proszę. I kok, i opaska. Wszystko się pasuje. Wow. No niesamowite. Powiedz, czy jak oceniasz ten swój wygląd? Czy to jest taka wersja na grzecznie? Czy czujesz się teraz taka bardziej sexy? Jakie masz uczucia, jak na siebie patrzysz? Jaką jesteś panną młodą? Bardzo kobiecą. Na pewno bardzo kobiecą panną młodą. Taką elegancką, taką dojrzałą. No idealną. No idealną. Zdecydowałaś się na suknię, która po prostu na tobie wygląda idealnie. Dlatego to wszystko tak razem zagrało. Cieszę się, że też masz takie uczucie, że jest pięknie, że jest wyjątkowo i że jest właśnie tak, jak powinno być. I przy okazji spełnimy marzenia narzeczonego. Wszystko w jednym. Ale zobacz, spełniając jego marzenia, jesteś super szczęśliwa. To może dowodzić tylko jednego, że jesteście po prostu idealnie dobraną parą. I on miał rację. Kurczę, mogłaś tego nie mówić. Moja droga, no jest cudo. Ja cię jeszcze tu zostawię z tym lusterkiem. Ty się pooglądaj, dziękuję. Poprzeglądaj. Jest wspaniale, bardzo ci gratuluję. No jesteś cudna. Cudna i wspaniała. A jeżeli Wy macie ochotę na taką metamorfozę w moim salonie marzeń, to zapraszam Was do zgłaszania się do programu. Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkujecie piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze. Nie ma znaczenia, czy masz małą czy dużą firmę. Nie musisz otwierać sklepu internetowego. Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie. Od zaraz. Napisz do nas na adres biuro@weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!